Przed materiałem mamy pytanie do was. Jaka polska drużyna jest według was niedoceniana przez społeczność? Jak możemy się dowiedzieć z Reddita, coraz więcej osób zaczyna skarżyć się na problem, który co prawda już w CS-ie kiedyś występował. Jednak teraz jest nasilony o wiele bardziej niż zwykle. Nie trzymając was już dłużej w niepewności, chodzi tutaj o błąd związany z alt-tabowaniem gry. Niektórym graczom całkowicie zmienia się rozdzielczość po zminimalizowaniu. Inni zaś narzekają jeszcze, że nie potrafią wrócić do gry. Dopiero po 20 próbach CSGO jest w stanie się odminimalizować. Jak twierdzą ludzie, zaczęło się tak dziać od ostatniej aktualizacji, która ważyła zawrotne 60 MB. Jedna z osób napisała, że warto przed alt-tabowaniem wcisnąć escape i problem powinien zniknąć. Warto też zaznaczyć, że Valve wciąż nie uporało się z błędem, w którym wszyscy stają się nieśmiertelni, bronie lewitują, a gracze mają nielimitowaną ilość amunicji. Dajcie znać, czy macie podobny kłopot podczas minimalizowania CS-a. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Na naszej polskiej scenie ponownie rozgrzała się dyskusja a propos problemów, jakie mamy na naszym rodzimym podwórku. Temat ciągnie się już w zasadzie od momentu całkowitego rozpadu legendarnego Virtus Pro. Od tamtego czasu jednak niewiele uległo zmianie, przynajmniej biorąc pod uwagę wypowiedzi wielu profesjonalnych zawodników oraz osób odpowiedzialnych za organizacje sportowe w naszym kraju. Jak stwierdził Szpero, w Polsce nie ma organizacji, która byłaby w stanie zbudować super team. I nie tyczy się to już stricte samych pieniędzy, choć po części również. W dużej mierze jest to wina kontraktu, które są podpisywane przez graczy, przez co za wykup trzeba zapłacić kosmiczną kwotę, a na koniec takiego kontraktu trzeba czekać naprawdę długo. W takim wypadku cała polska scena poniekąd się blokuje. Taki problem był już przytaczany długo wcześniej, jednak jak widać wciąż jest powtarzany. Do słów Szpera odniósł się Maciej Opielski, czyli CEO Iskomago. Jak napisał, grasz, żeby być najlepszym w swoim fachu, pieniądze przyjdą później. Przytaczając przykład legendarnego polskiego składu Virtus Pro, którzy nie mieli łatwych początków a propos otrzymywania pieniędzy. Maciej w tym ma poniekąd rację, bo zawodnicy nieraz mają zbyt wygórowane oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, co też pewnie wpływa na to, jak obecnie wygląda polska scena. Szpero odpisał, że chodziło mu o wykup takich graczy, a nie stricte o wypłaty. Do dyskusji włączył się PHR, który w punkt napisał, że brakuje czasu ze strony graczy i organizacji. Każdy team w Polsce, który osiągał wyniki, miał za sobą wiele miesięcy treningów. Teraz każdy oczekuje cudów po 3 miesiącach. I to też w sumie jest fakt, z którego wielu zdaje sobie sprawę, a jednak wciąż ten błąd jest często popełniany. Dajcie znać, co według was powinna zrobić polska scena, żeby w końcu wyjść z tego kryzysu. Do CSGO zawitała nowa aktualizacja, która co ciekawe nie waży jedynie 10, a aż 60 MB. Wiem jak to brzmi, ale takie update'y za często się nie zdarzają. W tej jednak niewiele uległo zmianie. Większość z was zapewne nie zauważyła nawet różnicy. Wprowadzono nowy zestaw utworów o nazwie Tacticians. Listę wszystkich piosenek macie w tej chwili na ekranie. Ponadto dodano coś a propos podkładania bomby. Chodzi tutaj o dodatek specjalnie na duże turnieje. HUD będzie w stanie wskazać, w którym miejscu podkładany jest ładunek. I to w zasadzie tyle, co chodzi o tę aktualizację. Zmieniając już teraz temat, w końcu oficjalnie przedstawiono nam nowy turecki super team, o którym mówiono już od kilku dobrych tygodni. Eternal Fire będzie występować w składzie Voxic, Xantares, Kalyx, Imor, Isa oraz Bishop w roli trenera. Mają szansę na top 10 HLTV? Piszcie w komentarzach. Jak możemy przeczytać na witrynie BUB, osoba, która przez całe lato przeprowadzała ataki DDoS na popularną platformę CSGO, w końcu została schwytana. Chodzi tutaj o Esportala, które pod koniec lipca o całej zaistniałej sytuacji postanowiło poinformować szwedzką policję. A DDoSerowi grozi w tej chwili 6 lat więzienia. Co najlepsze, nie wiadomo nawet dlaczego ta osoba same ataki przeprowadzała. Jak stwierdził Smuja, w jednym z ostatnich rozmów na witrynie HLTV nie ma dobrych graczy z Niemiec w premium kolejce. Według niego większość z nich używa wspomagaczy. Do tego odniosła się jedna z osób, która z tego kraju pochodzi. W zasadzie potwierdziła jedynie jego słowa, twierdząc, że Niemcy mają w zwyczaju cheatować więcej z niewiadomego mu powodu. Zazwyczaj używają jednak lżejszych wspomagaczy, aniżeli jedynie spinbotów, przez co ciężej to wykryć. Opinia Smuji wydaje się jednak w 100% pokrywać z rzeczywistością. A tak w ramach rozluźnienia,
łapcie tutaj ciekawą historyjkę ze strony Białego i jego przeżyć ze starym Virtus Pro. Pamiętam. Chyba też słyszałem. Mocno to było. Nie, ale ja tak, siedzimy sobie kiedyś na Eli, chyba, nie, albo to był półfinał, albo ćwierćfinał w ogóle i siedzimy na jakiejś pauzie czy coś. Taka cisza, nikt nie chce gada, kurwa, bo chyba techniczne było i nie można było gadać i kurwa. Siedzimy, ja tak nagle, Wiktor Tas w gówno w lasie, kurwa, wszyscy beka. Tas chyba nie był zadowolony wtedy. A Tas taki wkurwiony, no chuj, nie siedział, kurwa. Ja taką bekę miałem z tego. Oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o ważnych dla polskich drużyn otwartych kwalifikacji do turnieju V4. Te rozpoczęły się wczoraj o godzinie 17. Dzisiaj będzie dalszy ciąg tych zmagań, które ostatecznie wyłonią 4 drużyny do zamkniętych kwalifikacji. Formacje, które będą o to walczyć, macie w tej chwili na ekranie. Zapewne jak wy oglądacie ten materiał, to mecze już trwają. Ciekawe pytanie zadał jeden z użytkowników Reddita. Zapytał się społeczności, czy jest już za późno, żeby wziąć na poważnie grę w CSGO. Stwierdził, że jest byłym graczem Rainbow Six Siege oraz Valoranta. Jednak w CS-ie wszystko podoba mu się bardziej, nawet mimo wieku tej produkcji. W odpowiedzi otrzymał chociażby, że jeśli chce grać półprofesjonalnie, CSGO jest lepsze niż kiedykolwiek. Wiele lig, organizacji, prize pool są przyzwoite, FaceCity SA dają przyzwoite nagrody za drabinki. Jedynym problemem jest to, że jest dość duży grind przed takimi osobami. Jeśli jesteś gotów włożyć w to wysiłek, zostaniesz bardzo dobrze wynagrodzony, w przeciwieństwie do większości innych gier sportowych. Zatem jeżeli macie jakieś aspiracje, nawet na taki półprofesjonalny poziom, to CSGO jest pod tym względem jedną z najlepszych opcji. Spławik nie reprezentuje już dłużej polskiej organizacji Turów Zgorzelec. Do Lingby Vikings dochodzi 2 nowych graczy, Fasher oraz Wolfie, na zasadzie testów. Nie wykorzystany przez PHR-a, tylko że oj, Tas zdradził swoją pozycję. No i to jest już co? Nie rozumiem, przepraszam. Nie wiem, o co tu chodziło w tej sytuacji. No cóż, Szpero teraz będzie musiał to ugrać. Jeden na jednego, ale kto to zrobi? O, Tas, to nie jest najlepsza decyzja. Ale jeszcze przeskakuje przez Smoka, tam nie ma wizji Szpero, ale za chwilę... O nie, Szpero nie trafia i Tas to wykorzystuje. Co tam zrobi? Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.